Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy, jak fryzjer może wpłynąć na. Ha, z nerwów zaczęłam się na jąkać, bo mam kurwa zajebistą fryzurę, którą wam zaraz pokażę. Na. Tak. Mała podpowiedź. Co mam na głowie? Co mam na głowie? To się nazywa tak zwana faszystowska fryzura. Wyglądam jak Sonia Bohosiewicz w wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną. Kto mnie tak skrzywdził? Dziewczyneczka, która wyglądała, jakby miała 25 lat, w kucyczku, biuci, wszystko było w niej takie super niewinne i coś takiego zrobiła mi na głowie, tłumacząc, jak to inne laski są brzydko ufarbowane i ona nie może na to patrzeć. No co ty? Tak, tutaj ta strona jest oczywiście wygolona, ale tak chciałam wcześniej, tylko nie sądziłam, że przy białym kolorze, jak papier, będzie to wyglądało z deka nazistowsko. I teraz tutaj są złe lampy, to nie jest światło dzienne, więc nie widać. Te włosy są tutaj różo-pomarańczowe, tu są białe, a teraz końcówki odrastają mi w ogóle takie ciemne. Także, no powiem wam, że mam spokój na dzielni, nikt mnie nie rusza, nikt, wszyscy się mnie boją. Nawet nie muszę segregować śmieci, za które zawsze byłam bita, że o nie, pani nie, znowu nie segregowała śmieci, będzie pani płacić kary, wszyscy będziemy płacić kary, nie tylko, bo pani się nie chciała. Teraz idę ze śmieciami, wszystko kurczę, organik z butelkami i plastikiem, pusz! I cisza na osiedlu. Kto wam wydaje dyplomy w tych zawodówkach? Jak, na jakiej zasadzie ktoś zalicza szkołę, jaką jest fryzjerska na przykład? A tu pani taki ładny makijaż zrobię dzisiaj. Ja jestem też świetna w malowaniu ludzi, oprócz tego, że robię fantastyczne włosy. Tutaj proszę bardzo, makijaż twarzy, praca dyplomowa zaliczona na celujący. Celujący. Gdzie pani kończyła szkołę? W Köln. Szkołę kończyłam w Köln. To nie jest prawda, że Adolf nie zostawił potomka. Zgadzam się z politykami, że nie można sobie jeździć po rodzinie. Mój dziadek to jest jego życie, a moje życie to jest moje życie. Droga Klaudio, podziwiam cię za odwagę. Gdybym ja tak wyglądała, w życiu bym się nikomu na oczy nie pokazała, a ty jeszcze robisz z tego vloga. Brawo! Droga Klaudio, wszystko fajnie, tylko dlaczego użyłaś hymnu biednych Niemiec? Oni z drugą wojną nie mają nic wspólnego, to są pomówienia. Bo ci mózg wypaliło też tym utleniaczem, wiesz, chyba mózg ci ma wypaliło, no. Idiotko jedna, YouTube'owa idiotko. Się śmieje, kurwa. Ładny kolor ma, o co je chodzi, co kurwa. A jaki ja mam? Ja mam taki sam, kurwa. Źle wyglądam? Paszteciara internetowa, paszteciara. No ale oczywiście i co dalej, i co dalej. Przecież nie będę chodziła tak po ulicy, bo straszę dzieci z przedszkola i wszystkie babcie się mnie boją, myślą, że wróciła wojna. Dlatego kupiłam sobie farbę i przejdę z wami metamorfozę ze skinheada z powrotem w miłą i sympatyczną dziewczynkę. Thank you.
Zraj! Zwei!